Na współczesnym polu walki stosowanie konwencjonalnych metod z okresu II wojny światowej jest już nieaktualne. Dzisiaj potocznie mówiąc trafiamy w punkt, czyli cel, który chcemy zniszczyć. Pozwalają na to doskonale rozwinięte systemy elektroniczne. Celem może być infrastruktura na określonym terytorium, wojsko lub po prostu ludzie. W wyjątkowych przypadkach agresor może zastosować środki masowego rażenia, broń jądrową, chemiczną, biologiczną, a współcześnie na przykład mikrofalową. Generalnie w obronie cywilnej mówi się o trzech typach ataku, jeśli chodzi o zagrożenie dla ludności cywilnej. Atak jądrowy, chemiczny i biologiczny. Atak bronią jądrową. Skala zniszczeń to będzie zależeć od siły zastosowanego ładunku. Ale pierwsza rzecz, która po takim wybuchu broni jądrowej, to fala uderzeniowa o niespotykanej sile. Nie zdajemy sobie sprawy, co to jest. Fala uderzeniowa niszczy w zasadzie prawie wszystko i wtedy jedynym ratunkiem to jest schrony, ewentualnie piwnice. Najgłębiej jak tylko można, żeby to przeżyć, te pierwsze chwile w czasie tej fali uderzeniowej. Następuje później tak zwane promieniowanie cieplne, promieniowanie przenikliwe i na koniec to promieniotwórcze skażenie terenu. Są czynione próby, tak jak chociażby obserwując Rosję, że oni idą w kierunku stosowania małych ładunków jądrowych, czyli na skalę taktyczną. Już nie mówimy o skalę operacyjno-strategicznej, ale o skalę taktycznej, czyli małe ładunki jądrowe uderzane tam, gdzie oni chcą zniszczyć jakieś obiekty, czy to obiekty wojskowe, czy to obiekty gospodarcze, czy obiekty cywilne. Wtedy przy zastosowaniu tej broni taktycznej straty będą nie tylko jeśli chodzi o wojsko, ale straty będą w ludności cywilnej. Celem obrony cywilnej jest ochrona nas wszystkich, czyli mieszkańców. W czasach tzw. zimnej wojny masowo budowano bunkry, robiono ćwiczenia i kształcono ludność cywilną, w tym młodzież. Dzisiaj niestety robi się niewiele, albo w zasadzie nic i jest to temat tabu. Sytuacja ogólnie rzecz biorąc jest skandaliczna. Zwykli ludzie nie znają żadnych sygnałów ostrzegawczych, ignorują je, mylą z pożarem lub jakąś awarią. Nie wiedzą, jak się zachować, gdzie są punkty zborne i jak samemu się zabezpieczyć. Iława to miasto, które posiada tylko 6 bunkrów. Jeden główny, relikt z 1952 roku, jako jedyny jest zabezpieczony przed atakiem jądrowym, chemicznym i biologicznym. Za stan obrony cywilnej odpowiada państwo. Wojewoda, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt. Czy któraś z tych osób urzędowo przesłała do twojego domu chociaż jedną ulotkę informacyjną? Andrzej Górski, podinspektor z Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Obecnie znajdujemy się w jednym z 6 schronów na terenie miasta Iławy. Schron posiada wejściowe drzwi stalowe zabezpieczone uszczelkami po to, żeby żadne materiały chemiczne, gazowe nie przedostały się do pomieszczeń schronu. Teraz przejdziemy może do broni chemicznej. No, mam nadzieję, że broń chemiczna w tej chwili państwa podpisały układ o przestrzeganiu właśnie, o zakazie używania broni chemicznej na współczesnym polu walki, o zakazie stosowania broni chemicznej w ogóle, ale czy tak będzie, trudno powiedzieć. No, broń chemiczna w zależności od zastosowania jakiegoś środka niesie za sobą olbrzymie straty i trudno się przed nią tak dokładnie uchronić. No, broń biologiczna w zasadzie myślę, że
państwa przeciwko sobie używać jej nie będą, ale no, trudno to powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Dla kogo jest przeznaczony ten bunkier i co to jest za bunkier? To jest bunkier wykonany z żelbetu. On jest przeznaczony na zapasowe miejsce pracy urzędu, jak również do wykonania posiedzeń zespołu zarządzania kryzysowego. Fizycznie kto tutaj trafia? Fizycznie trafia pracownicy tego obiektu, ale również cała grupa ludzi z urzędu, którzy będą tutaj pracować w momencie zagrożenia jako zapasowe miejsce pracy. Schron ten posiada własną wentylację, niezależną od powietrza z zewnątrz. Posiada również filtry, posiada zasilanie elektryczne, jeśli takie będzie jeszcze istniało. Znajdujemy się tutaj w miejscu, gdzie posiadamy sprzęt, który jest własnością Skarbu Państwa. Jest to sprzęt łączności, sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych, jak również pewna część jak gdyby naczyń kuchennych, które można użyć dla wykarmienia czy napojenia tutaj ludzi, którzy przebywają. Również jest łazienka z ubikacjami, niezależna też od zewnątrz. Posiadamy również sprzęt łączności, który możemy użyć, łącząc się z zarządzaniem kryzysowym w powiecie, jak również z Urzędem Wojewódzkim, czyli Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Możemy również łączyć się ze Strażą Pożarną, ale to w wyjątkowych sytuacjach. Takie jedno bardzo ważne pytanie. W przypadku uszkodzenia łączności GSM, w jaki sposób możecie się łączyć? Nie działają komórki, nie ma prądu. Mamy rozwiązanie na ten temat. Jest to normalna linia PKL, czyli taka sama, jak jest używana w wojsku między, powiedzmy, okopami czy transzejami, i aparaty telefoniczne. Ręczne, normalne, na korbkę. I to posiadamy i możemy to rozwinąć, jak gdyby. Również do tego służy łącznica telefoniczna. Też ręczna, normalna, taka zwykła. To jest sprzęt, który w razie, powiedzmy, ataku elektronicznego nie ulegnie uszkodzeniu. Kto jest właścicielem tego obiektu i kto odpowiada fizycznie za stan i wyposażenie tego obiektu? Za stan i wyposażenie, może inaczej. Za stan odpowiada Urząd Miasta. Natomiast wyposażenie, które mamy tutaj za moimi placami na półkach, jest własnością Skarbu Państwa. Czyli my go dostajemy do użytkowania z Urzędu Wojewódzkiego, z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Ile osób tutaj trafia? 137 osób, to jest pojemność tego obiektu. Tylko pracownicy, czy też ich rodziny? Jeżeli by była taka potrzeba, to również i rodziny, jeśli by taka była potrzeba. Obszar Warmii i Mazur, czy też sama Iława, bo my się na tym obszarze znajdujemy, z jakiej strony jest dla nas, występuje takie potencjalne zagrożenie? Z jakiej strony? No, w tej chwili to widać, że mamy jedną stronę zagrożenia. Jest to Rosja. Wcześniej wydawało nam się, że mamy przyjaznych sąsiadów. Zresztą chyba kolejne ekipy rządowe szły w kierunku właśnie takiej normalizacji stosunków z wszystkimi naszymi sąsiadami. Natomiast w ostatnim okresie czasu, przykład Gruzji,
Ukrainy, chodzi mi o Krym, o Donbas, pokazał, że Rosja realizuje swoje cele militarne nieprzerwanie. Szczególnie prezydent Putin, który prowadzi tą politykę taką ekspansywną na terytorium sąsiadów, jest jakimś zagrożeniem dla nas. Ja miałem okazję, to był bodajże 1997 lub 8 rok, być razem z taką delegacją wojskową w obwodzie kaliningradzkim w 11 Armii. Jeździliśmy po pułkach artylerii, po brygadach rakietowych. No nie wszędzie nas wpuścili, nie wszystko pokazali, ale widziałem, jaka tam jest siła, jaka tam jest moc. Rosjanie w obwodzie kaliningradzkim zgromadzili bardzo dużo liczebnie wojsk o dużym potencjale bojowym. No, w ostatnim okresie czasu doszły również pociski Iskander, co jest to wielkim zagrożeniem dla nas, bo to są pociski zdolne przenosić ładunki jądrowe. Zastanówmy się, co stanie się z dziećmi w szkołach na wypadek ataku jądrowego, chemicznego czy biologicznego. Otóż jedna z osób dyrekcji szkoły w Iławie odpowiada: puścimy dzieci do domu, jak uznamy, że jest bezpiecznie. No tak jak każda jednostka, w naszej jednostce opracowany jest plan na wypadek zarządzania czy zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie naszego powiatu. My też zostaliśmy zobowiązani do stworzenia takich procedur. Takie procedury posiadamy. Pracownicy wszyscy zostali przeszkoleni w takim zakresie, w jakim my możemy działania podjąć, zgodnie z obowiązującymi w naszej jednostce procedurami. W przypadku ataku elektromagnetycznego czy jądrowego zostanie zniszczona cała elektronika. Nie działają samochody, telefony, bankomaty, nie ma żadnej łączności ani prądu. A po kilku dniach kończy się jedzenie i woda. Jeśli taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, to sięgnijmy do historii. Działająca pod przewodnictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy komisja rządowa systematycznie analizuje sytuację. Dziś komisja zaznajomiła się z aktualnymi wynikami pomiarów i badań prowadzonych przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Wojska Chemiczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także wysłuchała opinii i ocen ekspertów oraz informacji ministrów o stanie realizacji zarządzonych działań profilaktycznych. Komisja stwierdza, iż prowadzone w sposób ciągły w 200 punktach na obszarze kraju pomiary i badania potwierdzają, że poziom skażenia występującego lokalnie w różnych regionach kraju nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludności. Komunikat Rady Ministrów Związku Radzieckiego. W Czernobylskiej elektrowni atomowej kontynuowane są działania na rzecz likwidacji skutków awarii. W wyniku dotychczasowych działań podczas minionej doby zmniejszył się wyciek substancji radioaktywnych, zaś poziom radiacji w rejonie elektrowni w pobliskim osiedlu obniżył się. Pokażemy teraz Państwu fotografię zrobioną przez jednego z pracowników Czernobylskiej elektrowni atomowej po pewnym czasie po awarii. Jak możemy sami się przekonać, nie ma żadnych gigantycznych, jak piszą niektóre agencje zachodnie, zniszczeń i pożarów. Tak samo jak nie ma również tysięcy ofiar. Rzeczywiście, ewakuowano mieszkańców przyległych osad, chociaż poziom radiacji obniżył się w ciągu minionej doby, ale w rejonie elektrowni nie osiągnął jeszcze normy. Przypomnę, że wyspecjalizowane pododdziały prowadzą pracę na rzecz oczyszczenia otaczających terenów od radioaktywnego zanieczyszczenia i że praca przedsiębiorstw, kołchozów, sowchozów i instytucji w tym okręgu przebiega normalnie. Proszę powiedzieć, jak szpital powiatowy w Iławie jest przygotowany na atak nuklearny, chemiczny czy biologiczny? W powiatowym szpitalu w Iławie opracowano szereg procedur związanych na wypadek zdarzeń masowych, mnogich i katastrof i oczywiście działań zbrojnych. W przypadku różnego rodzaju zdarzeń losowych, a mianowicie na przykład wykolenie się cysterny z materiałem niebezpiecznym bądź też znaczny pożar w jakichś zakładach pracy na terenie powiatu iławskiego, poszkodowani są kierowani do szpitalnego oddziału ratunkowego w celu udzielenia pierwszej pomocy. 5000 ludzi zbiera się tutaj po ataku nuklearnym pod SOR-em. Co wy robicie? Macie jakąkolwiek ochronę?
Przecież każdy będzie się tutaj, każda osoba będzie agresywna i trzeba coś z tymi ludźmi zrobić, bo szpital jest powiatowy, ludzie mogą zjechać się z powiatu. Tak, ale w przypadku, to co wspomniałem na wstępie, że po prostu w szpitalnym oddziale ratunkowym zbiera się, że tak powiem, jakby zespół, który kieruje daną akcją, że tak powiem, ratowniczą. I generalnie zespół współpracuje z organami zewnętrznymi, takim jak policja, takim jak straż pożarna. I generalnie te osoby są, że tak powiem, teraz zawezwane do po prostu w procedurach, zawezwane jakby do, tak jak pan wspomniał, na przykład do ochrony. Czy państwo posiadacie jakiś schron, jeśli będzie taka potrzeba, żeby pacjentów przenieść z wyższych pięter na niższe i tak dalej? Czy macie sprzęt, maski? Jak to wygląda? Jak szpital jest przygotowany? I czy macie odpowiednio zapewnioną aptekę, żeby wystarczyło lekarstw? W przypadku, jeżeli chodzi o różnego rodzaju schrony w pewnym tego słowa znaczeniu, powiatowy szpital w Iławie nie posiada jakby tego schronu bojowego. Oczywiście są, że tak powiem, przyziemia, w sensie, że część obiektów jest usytuowanych na poziomie gruntu bądź też poniżej gruntu. W przypadku zabezpieczenia w leki oczywiście mamy znacznych rozmiarów aptekę szpitalną. No oczywiście zapewnia leki nam na jakiś tam okres, ale generalnie są to podpisane też umowy z różnego rodzaju hurtowniami, które mają obowiązek dostarczenia podstawowych specyfików w określonym czasie. Podobnie jest po prostu z różnego rodzaju łóżkami bądź też zabezpieczeniem medycznym w formie rozszerzenia. Oczywiście to jest, że tak powiem, z zakresu zastrzeżonego, ale takie plany istnieją i też mamy przydział takiego sprzętu. Przez Iławę trakcjami PKP przewożone są materiały radioaktywne oraz inne niebezpieczne substancje. Co się stanie, jeśli pociąg wykoleje się na terenie miasta? Jedna z iławskich firm posiada składy chloru. W pierwszej wojnie chlor był używany jako gaz bojowy. Pytanie, jak mamy się zabezpieczać na wypadek zdarzenia losowego w takiej sytuacji? Komenda Powiatowa Policji w Iławie posiada plan działań na czas wojny, który zawiera procedury działań funkcjonariuszy w przypadku ataku chemicznego, jądrowego czy biologicznego. Plan ten znajduje się na stanowisku kierowania iławskiej jednostki policji. Kapitan Magdalena Socha, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Iławie. Jeśli mówimy o sytuacjach kryzysowych, bo tak należy je ogólnie nazwać, posiadamy procedury na wypadek takich sytuacji. Wiemy dobrze, że musimy powołać sztab. Za takie czynności jest odpowiedzialny oczywiście dyrektor Zakładu Karnego, który niejako kierujący naszym zakładem odpowiada za to, żeby zwołać taki sztab, podjąć decyzję, czy... Bo dyrektor Zakładu Karnego jest winien wykorzystać wszelkie możliwe posiadane środki do zniwelowania takiego zagrożenia. On podejmuje też taką decyzję, że jeśli on nie jest w stanie przy użyciu środków fizycznych, technicznych zniwelować zagrożenia, informuje oczywiście przełożonych, w tym wypadku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, i dalej, jeśli sytuacja ma większy zakres, oczywiście informujemy Warszawę. I tu wykorzystujemy wszystko. Mamy na ten wypadku takich sytuacji kryzysowych określone plany, które nawet, mogę tak powiedzieć, taką ciekawostkę, nawet mają określone rodzaje znaków w trakcie robienia, sporządzania planów. Co się dzieje z osadzonymi w zakładzie karnym w przypadku ataku jądrowego, chemicznego, biologicznego? Najpierw identyfikujemy w ogóle daną sytuację, czego dotyczy, czyli powiedzmy tak jak rozmawiamy tutaj nuklearny, chemiczny, biologiczny, nie wiem, bomba, terrorystyczne ataki. Wszystko identyfikujemy, jakiego dotyczy to sytuacja kryzysowa sytuacji. Jesteśmy w stanie, jeśli dotyczy części obiektu, to wiadomo, z tego obiektu są plany ewakuacyjne. Jeśli wystarczy ewakuacja na terenie zakładu karnego, czyli powiedzmy na place spacerowe, to dany budynek jest ewakuowany, jest procedura do ewakuacji. Jeśli wymaga przetransportowania, też posiadamy oczywiście procedurę dotyczącą ewakuacji, wykorzystania naszych środków motoryzacyjnych, czyli przetransportowania do innych zakładów karnych. Informuje się inne zakłady karne. Jesteśmy w stałym kontakcie w tym momencie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie, który nam identyfikuje konkretną jednostkę, do której mają ewakuowane osoby się dostać.
Jeśli chodzi o zdarzenia związane z promieniowaniem jonizującym, o którym w tej chwili takie pytanie tutaj Pan zadał, jesteśmy przygotowani. Mamy urządzenia do pomiarowania tego promieniowania jonizującego. Mamy swoje procedury związane z wystąpieniem zagrożeń dotyczących promieniowania. Określamy strefy. Nawet z narażeniem własnego życia wchodzimy w te strefy tylko i wyłącznie, kiedy jest zagrożenie życia i zdrowia. Informujemy oczywiście osoby przebywające w tych strefach, ewakuujemy je stamtąd. Natomiast cały czas w dalszej części tego typu działań będziemy opierali się jako służba wspierająca na instrukcjach uzyskiwanych od obrony cywilnej, od inspektorów sanitarnych, jak również od Państwowej Agencji Atomistyki. Jeśli mówi Pan o zagrożeniach biologicznych, w tym przypadku również będziemy wyjeżdżać jako służba pomocnicza i będziemy realizować swoje zadania na tyle, na ile pozwoli nam sprzęt. Zapytał Pan o możliwość wystąpienia takiego zagrożenia biologicznego. Jest taka procedura związana z biohazardem, czyli możliwością pojawienia się substancji czy patogenów, czy też chorób bardzo zakaźnych, bardzo niebezpiecznych. W takim przypadku my blokujemy strefę, my współdziałamy, mamy urządzenia, jeśli chodzi o przygotowanie do tak zwanej dekontaminacji masowej osób, które się tam znajdują, ale oczywiście współpracujemy i działamy w porozumieniu z powiatowymi inspektorami sanitarnymi i to na ich polecenie wkraczamy. Oczywiście nasza jednostka nie jest jednostką specjalistyczną i w takim przypadku my będziemy przygotowali grunt dla wybranych jednostek specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego. Taka najbliższa nam jednostka znajduje się w miejscowości Olsztyn. W każdym przypadku tych zagrożeń, o których mówiliśmy, czyli jądrowe, chemiczne, biologiczne, niezbędne są maski przeciwgazowe. Czy Państwo takie maski rozdajecie mieszkańcom, czy każdy ma się zaopatrzyć indywidualnie? W ogóle co mamy robić i co się dzieje z ludnością cywilną w takiej sytuacji? No w czasie ataku jądrowego ludność cywilna bliskiego ataku, powiedzmy, bezpośredniego, ludność cywilna ma po prostu małe szanse. Jeżeli będzie to w dużej odległości od jakiejś miejscowości, należy wykorzystywać wszelkie miejsca, które się znajdują jak najniżej. Czyli na przykład garaże w galeriach, na przykład handlowych, piwnice w poszczególnych domach. Natomiast jeśli chodzi o atak chemiczny, tu jest bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ te gazy bojowe układają się jak najniżej ziemi. W związku z tym nie należy się ukrywać w jakichś zagłębieniach terenu czy w piwnicach, a wręcz odwrotnie, jak najwyżej. Natomiast jeśli chodzi o maski, powiedzmy, my posiadamy niewielką ilość masek, oczywiście będziemy je uzupełniać, ale każdy indywidualnie może sobie taką maskę zakupić. Posiadamy adres producenta i taką maskę można sobie trzymać w domu. Tak jako ciekawostkę powiem, że chyba najbardziej zaopatrzonym krajem w tego typu rzeczy obronne czy schrony, to jest Szwajcaria. Tam prawie przy każdym domu jest schron. I to jest fakt. A tak wygląda nowego typu maska. Tak wygląda. Się ją zakłada na głowę i ten pochłaniacz się wkręca tutaj do maski. Gdzie takie maski możemy zakupić? Posiadamy adres, to jest na południu Polski, dokładnie nie powiem. Natomiast koszt takiej maski nowoczesnej jest niemały. Jest około 350 zł, łącznie z filtrem. To w takim układzie, panie pułkowniku, czym w tej chwili dysponuje polska armia na obszarze Warmii i Mazur? Strażą leśną, policją? Kto nas broni od tej flanki północnej, przed obwodem kaliningradzkim? No, na tym terenie są jednostki w Braniewie,
Bartoszycach, w Giżycku. Nie ma tak, że ten rejon jest całkowicie bezbronny. Są brygady zmechanizowane, są brygady pancerne. W ostatnim okresie czasu słyszałem zapowiedź ministra, że odtworzony zostanie 14 pułk przeciwpancerny w Suwałkach. Co mnie bardzo cieszy jako artylerzystę, tylko że ten pułk nie ma na razie sprzętu. Rozmowy, które kiedyś się toczyły nad pozyskaniem bardzo dobrych wyrzutni przeciwpancernych, które na współczesnym polu walki mogłyby zwalczać czołgi, no w tej chwili, z tego co wiem, takich wyrzutni Wojsko Polskie nie posiada. A jeśli posiada, to znikome ilości. I takie rozmowy należy podjąć, bo utworzyć pułk to jest bardzo dobra myśl, ale drugą bardzo ważną rzeczą będzie uzbroić ten pułk, żeby on mógł podjąć równą walkę z czołgami. A czołgi Rosjanie mają dosyć dobre na dzień dzisiejszy. No, brygady pancerne czy brygady zmechanizowane prowadzą szkolenie, biorą udział w różnych ćwiczeniach i mam nadzieję, że są dobrze przygotowane, dobrze wyszkolone. Dlaczego tak się dzieje, że my prowokujemy stronę rosyjską, stawiając wszelkiego rodzaju aparaturę szpiegowską na obszarze Warmii i Mazur, konkretnie chociażby w Świątkach i Ławeckich, gdzie są to systemy podsłuchowe i systemy wczesnego ostrzegania? Czy to jest dobra czy zła polityka? Tym bardziej, że to jest powiedzmy 200-300 metrów od pasa granicznego. Sami prowokujemy obecnie takie sytuacje i napięcia. No nie powiedziałbym, że to my prowokujemy, bo jak się obserwuje w ostatnich kilku latach poczynania Rosji, to oni dokonują prowokacji, my się bronimy. Kwestia, w którym miejscu są rozmieszczone takie środki do wykrywania wczesnego zagrożenia, do prowadzenia właśnie działalności, jak to pan wspomniał, szpiegowskiej, to jest inna. Natomiast my musimy się bronić. My musimy mieć sprzęt, który będzie równoważył tą przewagę, jaką Rosjanie mają, bo w samym obwodzie kaliningradzkim oni mają potężną siłę uderzeniową i mówienie przez Rosjan o tym, że my im zagrażamy, to mija się z prawdą. To oni są zagrożeniem dla nas. Natomiast czy my ich prowokujemy? Może w poszczególnych takich wypowiedziach polityków. Czasami tak, niepotrzebnie się podgrzewa atmosferę, bo musimy pamiętać o tym, że Rosja była, jest i będzie naszym sąsiadem i trzeba zrobić wszystko, żeby na drodze pokojowej prowadzić rozmowy z nimi, nie podgrzewając tego zagrożenia militarnego w żadną ze stron. Natomiast jednocześnie się musimy przygotować. Jest takie powiedzenie, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. W trakcie robienia materiału znaleźliśmy tylko jednego lekarza, który posiada prywatnie w domu specjalne kombinezony dla całej rodziny oraz profesjonalne maski przeciwgazowe. Nikt z pytanych lekarzy nie chciał się wypowiadać przed kamerą na temat skutków i konsekwencji ataku jądrowego, chemicznego czy biologicznego.